I rozpoczynamy. Oczywiście kolejna grupa w turnieju Next. Dzisiaj jest grupa B. Grupa z, no jak widać, Lambo oraz Rogue, ma do tego Seral Special. Dzisiaj tylko dwa pojedynki, więc nie będzie to najdłuższa transmisja, ale potem będzie jeszcze jedna o 18. No i zaczynamy właśnie to. O, już zaczynamy od jakiegoś... O, wow, to jest ten bardzo agresywny build. Szczerze mówiąc, dopiero teraz spojrzałem na ekran. No doskonale, widzę, że od razu z grubej rury, a może nawet i luly. Lambo jest tutaj agresorem. Niemiecki zawodnik Julian Brosik. No a ze strony czerwonej koreańskiej mamy Rogue'a z drużyny Dragon Phoenix Gaming. Zobaczmy, jaki będzie jego hold. Czy będzie hold, czy nie będzie. Na razie Bengi trochę go cisną. W bazie widzę, że przygotowuje Spine Crawlera i Królowe do obrony. No ale chyba celem Lambo póki co tak wstępnie jest natural. Zniszczenie haczerki, taka podstawa może trochę, chociaż czasami zawodnicy lubią i chcą szybko wygrać, no ale może tutaj Lambo nie widzi do końca też takiego potencjału i okazji, to chociaż sobie zapewni taką wstępną może nawet przewagę. No ale właśnie, czy to jest przewaga w sytuacji, jak Rogue ma więcej dron? Bo tu też się zdarzały takie gry, że... No niekoniecznie, niekoniecznie. O mój Boże. Tak, śmieszne rzeczy się szykują. Maskę jeszcze przez ile czasu będę miał u siebie? No właśnie... To jest dobre pytanie. Jeszcze nie wymyśliłem taktyki i pomysłu na te sytuacje. Ale przyznam, że zostałem trochę zszokowany. Dobra, ale o tym za momencik. Na razie 6 Bane'ów. Lambo ma przygotowanych pod rampą, ale na pewno Niemiec nie będzie tej rampy próbował zdobywać, ponieważ i tak już robi drony, ekspansje i tak dalej, i tak dalej. No i tak podchodzi, odchodzi. Królowe są akurat dobre do niszczenia Bane'ów, tylko czasami im trochę długo się schodzi, zwłaszcza jak tyle Bane'ów tutaj jest. No i w razie czego Rogue miał w pogotowiu swoje własne. Aha, no czyli w zasadzie mamy uspokojenie i powrót do własnej bazy. Witamy wszystkich bardzo mocno. O, Grot i Kashim, bardzo dziękuję wam za suby. Doskonale, witamy, witamy. Biorę maskę na zakładnika i nie oddasz, dopóki nie pozwolą tobie nowej wziąć. No tak, no tak. Nie no, to są aż zabawne rzeczy w sumie. I tak się człowiek zastanawia, i co dalej? Bo ja na pewno bardzo nie chcę wracać do poprzedniego stanu. Czyżby ktoś lekko zaspał? Nie, ja dzisiaj już o 7 byłem na nogach właśnie. Po prostu Chińczycy wcześniej zaczęli rozgrywki o jakieś 2-3 minuty. Dlatego tak trochę, no czasami ciężko ich wyczuć. Czasami nagle zaczynają. Bądź dyskretny, no bardzo dyskretny będę na pewno. Przez cały czas. Witamy, witamy na transmisji. Osepterski też widzę, że dorzucił suba. Bardzo dziękuję. Tak, to będzie ciekawa teraz sytuacja, no. Jak to zrobić, żeby było sprytnie? W sumie? No, zobaczymy, zobaczymy. Ale zabawna sytuacja całkiem. Ler zagrane. Oczywiście Rogue ma teraz wybór. Albo jakiś Nidus, albo jakieś Mutaliski jednak będą. No dobra, Mutaliski. Trzy ekstraktory już przejmuje. Bardzo wczesny Spire, biorąc pod uwagę, ile ma dron. Na takiej niskiej ekonomii ciężko grać Mutaliski, no bo właśnie jest problem z surowcami. Ale na dobrą sprawę, jeżeli gramy Mutaliski na takiej pełnej dwubazowej gospodarce, to wtedy też zawsze jest taka no, spora nadwyżka minerałowa. Zazwyczaj ona idzie na zerglingi, może czasami właśnie na ekspansje jakieś kolejne. A tutaj może nie do końca ona będzie, na razie trzeba dronować, nawet kosztem jakiegoś jednego czy dwóch szybszych Mutalisków. Tak, Rogue, no bo wtedy już w ogóle nie będzie mieć przejścia w jakieś kolejne rzeczy i wystarczy, że Lambo się obroni. No ale póki co Niemcowi, no należy przyznać chyba drobną przewagę. W końcu ma... O mój Boże. Właśnie Lambo stracił 9... 11... 15... dron. No i miazgunia. Synu. No to Lambo się ewidentnie zagapił, Obserwator troszeczkę też. Ale to nie jest ważne. Ważne jest, że znowu Rogue prowadzi. No i zaraz będzie Mutaliskami nękać z którejś, zobaczymy, strony Lambo. Nawet ta królowa jakaś taka niebroniona. Co się dzieje z Lambo? Przecież dookoła powinien mieć tutaj trochę wizji, trochę Overlordów. Bane'y w sumie też chyba powinny być częściowo w drugiej i trzeciej bazie. Jakiś długi przestój tutaj był. Dziwne. No i chyba Lambo się zupełnie nie spodziewa tego, że zaraz Mutaliski pojawią się na mapie, no bo jednak gra była taka dość agresywna od samego startu. I Mutaliski to będzie pewne zaskoczenie. Właśnie się wykluwają z jajek. Czy Lambo się poddał? Chyba nie powinien. Chyba jeszcze nie jest aż tak źle.
No ale to czas pokaże. W sumie ostatnimi czasy nam, bo naprawdę nie ma najlepszych wyników, jeżeli chodzi o ten mecz Apozywizji. Ale też w sumie spotyka się z bardzo dobrymi zawodnikami, to nie dziwne, że rekord jego troszeczkę osłabł. No dobry początek, Koreańczyk wyciąga Overlorda, ale i tak już mu taliski nie są tajemnicą, więc można spokojnie Overlordy po kolei wyłapywać. I jeszcze jeden Overlord. No i za momencik Rogue zatańczy znowu między bazami, do pierwszej bazy Lambo już wparował. Trzy, tak jest, trzy drony. Doskonale. Plus jeden do zerglingów, plus jeden do mutalisków. No tak się wpatruję w tę taktykę Lambo i Rogue'a, ale na razie... No cóż, Lambo ma chyba taki plan przetrwania włączony. Jeszcze kolejny ekstra. Aha, no dokładnie. Jest jeszcze Infestation Pit, czyli raczej defensywa będzie tutaj planem Lambo, bo jakby chciał zaatakować, to pewnie jakiś Nydus. No ale czym to atakować, jak on traci tak po prostu królowe? Trochę słabo. Evolution Chamber w sumie nie jest jakimś najlepszym celem. No bo przecież tam żadnego ulepszenia nie ma. Rogue chyba też to zauważył. A może tak po prostu atakuje, bo to jest jeden z budynków w zasięgu. Więc czemu by nie, skoro za pół darmo taka struktura, może nawet Banning Nesta. W sumie to najbardziej z tych trzech budynków tutaj ustawionych, to by się chyba opłacało ekstraktor rozwalić. No ale nie wybrzydza Rogue za mocno. O, uda się spora zniszczyć. No jest też kolejny z tyłu. I tak to już 7 dron, bo jeszcze w trzeciej bazie Rogue tutaj atakuje właśnie zerglingami. Jest to pokazywane. No nie no, prowadzi Koreańczyk. Lambo już z tej desperacji poleciał roachami na drugą stronę mapy. Rogue. O, już to na pewno zauważył Overlordem. Znowu Lambo się zakręcił. Zaczął iść roachami w stronę Rogue'a. Teraz się na chwilę zawrócił. Teraz znowu dalej idzie. No taki jest trochę niezdecydowany, bo ciężko być zdecydowanym w takiej trudnej sytuacji, jak no, siedzimy w bazie i teraz co, lecić wszystkim na kontrę. No i teraz jak on poleci na tę kontrę, jak widać, to może coś tutaj jeszcze wyłapie, może nawet królowa, może parę dron się też uda, ale już mutaliski wracają i Rogue z pewnością się obroni. Lambo się marzy rozwalenie jakichś 20-30 dronek, ale to jest zdecydowanie nieosiągalny cel. GG. No i brawo. Dobra, to zaczynamy. No, widzę, że druga mapa też będzie niebanalna, jeżeli chodzi o otwarcia. Zarówno Lambo, jak i Rogue szybko lecą po złotą bazę. No i to ja szanuję. Od razu do złota, nawet nie trzeba było ich chwilę namawiać. Jungle Hunter Predator, biomask, cosplay. No i to dokładnie o tę maskę chodzi. Ale ładnie to wygląda, no. A, czy organizatorzy powiedzieli, że są zadowoleni, czy może nie? Tak, zadowoleni zdecydowanie. Zresztą, no, jak poprzedniego TSL-a obsowałem i tego też, no to znaczy, że poprzednio im się musiało też podobać. Ale też pisali, że duża poprawa względem szóstej edycji była w trakcie siódmej, no teraz jest ósma. Więc tak, bardzo dobrze. Wszystko bardzo dobrze. Znaczy tam czasami się zdarza jakiś błąd zrobić, ale to jest... Znaczy błąd. Coś gorzej pokazać, ale generalnie to jest okej. Okay. O kurde, właśnie w tym momencie widzimy taką fajną odmianę, mianowicie Lambo wysyła właśnie sporo dron na swoją złotą bazę, Rogue zrobił to troszeczkę później, zastanawiam się, czy to będzie miało duże przełożenie, teraz wydobycie obu zawodników nie za wielkie, po 500-600 na minutę, ale za chwilę to mocno powinno wybić. No i oczywiście coś z tymi minerałami trzeba będzie zrobić. Ciekawe, czy chodzi o roachy, czy jednak maslinga jakiegoś ciekawego. No tutaj na tyle będzie dużo tych surowców, że pewnie już trzeba będzie po chwili w karakany przechodzić, tylko że one mają ten problem, roachy mają ten problem, że są niezbyt szybkie. O, tam jest całkiem fajna rzecz, jaką zrobił Lambo, mianowicie ten Banning Nest, on go tak ustawia. Ej, Rogue w sumie też, żeby utrudnić dostęp do dron, jakby ktoś tak na obieg poleciał bainami albo zerglingami. Czyli jak najbardziej...
fajnie wykorzystują zabudowę. Lambo to nawet zrobił tak szczelnie i lepiej, ale w zasadzie u Niemca może być kłopot z tym, żeby potem właśnie wybierać surowce z jednego z ekstraktorów. Trochę ciężej może być z tym wydobyciem, ale idziemy dalej. Już ma dwa potencjalne banelingi w górnym prawym rogu Rogue. Ciekawe, czy Lambo się sprawdzi i się domyśli, bo widzę, że tam coś biega w górnym prawym rogu właśnie. Czyli chyba albo widział, albo się domyśla, że Rogue może tak się zachować, bo jednak bardzo często celem zawodników jest ta złota baza, no bo ona tutaj daje najwięcej. Obaj gracze grają też trzecią bazę. No i za momencik będą testować wzajemnie swoje defensywy. Mam wrażenie, że Lambo może nawet będzie tym agresywniejszym, bo on teraz ma trochę mniej dron. Siłą rzeczy powinien mieć chyba więcej zerglingów. No ale to wszystko czas pokaże. Doskonale, sporo zerglingów po obu stronach. No na razie kontrola Rogue'a wydaje się być mikroskopijnie lepsza. O! Aha! Znaczy, żartowałem. Ale dwa Bane'y w sumie tutaj sobie Lambo wysadził, więc może jednak trochę więcej niż powinien. Ale i tak, tyle zerglingów myślę, że było warto. Tu jeszcze dwa kokony Rogue'a będzie w stanie Niemiec zatrzymać. No ładnie to wyjdzie. Oj, tu jeszcze kolejna eksplozja, Boże. Musi im być ciężko kontrolować wojsko na takich lagach. To nie są lagi, tylko opóźnienie. Ładnie, czy eksploduje, czy nie eksploduje. Jest blisko. Ajajajajaj, no i teraz czy Niemiec podobija te drony? Przydałoby się, no ale widzę, że zerglingi niemieckie bardziej się skupiają na niezbyt produktywnym atakowaniu królowej. No tu jeszcze są dwa Bane'y w linii mineralnej, właśnie jeden może jeszcze te dronki trochę, ale też fajnie zagrał Lambo, bo przez to, że robił właśnie Bane'y między kryształami, to nie dało się wrócić do wydobycia. Rogue trochę potracił i w zasadzie to teraz mają zresetowaną liczbę dronek trochę, no Rogue ma jedną mniej. Ciekawe, czy teraz Koreańczyk będzie po prostu tylko i wyłącznie atakować, bo już uzna, że jest tak do tyłu, a tak naprawdę tak fatalnie nie jest. Lambo jeszcze zrobi jeden kontratak. Jakoś mi się tutaj bardziej podoba ta pozycja gracza niebieskiego. Chyba trochę lepiej to się prezentuje. Rogue jednak cały czas lingi i cały czas atak. Na złotą bazę Rogue'a teraz wchodzi jeden Baneling powolutku. Zaraz zobaczymy, czy coś padnie konkretnego, czy nie. Dwie drony, okej. Okay. Stracił Rogue w tym momencie. No pięć dron różnicy, ale mam wrażenie, że po prostu Rogue wybrał taktykę dokładnie. On już myślał, że Lambo jest tak bardzo do przodu, że to nie ma co próbować walczyć. I trochę go to tutaj, jak widać, zgubiło. GG. Troszkę może za bardzo atakował. 1-1. No dobra, decydująca mapa. Kto zwycięży, kto nie zwycięży. O, Rogue już postawił spawning pula. Czyżby Lambo też? Bo tam widziałem, że... A nie, drona Lambo pojechała... Poleciała do naturala. Czyli Rogue bardziej roztropnie, bezpiecznie, natomiast Lambo bardziej ekonomicznie. No, zobaczymy, komu to wyjdzie na dobre. Bo tu nie ma akurat jakiejś takiej gigantycznej przewagi dla Lambo, no bo w teorii to powinna być, skoro szybciej zaekspuje. Ale może Rogue będzie w stanie zrobić jakąś presję zerglingową i to trochę zaszkodzi przeciwnikowi. A, że mikrofony trochę były średnie. Rozumiem, rozumiem. No tak, no. Ciężko od razu mieć doskonały mikrofon. To zazwyczaj trochę się schodzi. Dobra, Rogue, tak jak można było podejrzewać przy otwarciu spawning pool, robi wcześniej 6 zerglingów. No i te 6 zerglingów, no to może być 8, może być 10, ale bardzo często się zatrzymuje na 6 i potem już raczej drony i nadganianie gospodarki przeciwnika. No ale właśnie dzięki temu, że tyle lingów jest w miarę wczesnych, mapa też w sumie niewielka, krótki dystans między zawodnikami, to tym bardziej zerglingi mają jakiś tam potencjał. Interesujące, że one zaczęły biec tak jakby górą, ale teraz nie, chociaż nie, to jest chyba standardowa ścieżka, po prostu tak nietypowo trochę biegną z jednostki Rogue'a. Dobra.
Transarglingi oczywiście zaglądają do pierwszej bazy Lambo. No na razie to żadna drona nie padła, a na pewno to się najbardziej marzy Rogue'owi, ale Lambo już zrobił dużo lingów. Jak widzicie, Niemiec też nie przesadza, też zrobił tylko 6 zerglingów, no bo w razie czego można oprzeć obronę na Królowej. I nawet dwie kolejne będą grane u Lambo, a ze strony Rogue'a trzecia teraz jest budowana. No i w zasadzie to bardzo podobny etap rozwoju obu zawodników. No może minimalnie wolniejsze jakieś drony wyskakują u Rogue'a, ale to jest naprawdę niewielka rzecz, więc raczej są na podobnym etapie. No ale co ciekawe, zauważcie, że Lambo nie wydał swojego gazu. No, ciężko, żeby wydał, jak robi Królowe, ale przecież mógł jeszcze zrobić szybkość do zerglingu, więc strzelam, że chodzi o to, że jak Królowe teraz się wyklują, to szybko poleci Ler. No i taka dwubazówka fajna. Ale to jeszcze jest niepewne. Chyba, że trzecia baza, ale to już chyba powinna być budowana. Nareszcie StarCraft, jak widzę krótkie gry i Age of Empires po 60 minut, automatycznie wyłączam streama. No proszę. Czyli nie twoja gra. Ale akurat, a propos Age of Empires, to prawdopodobnie jutro będzie kolejny showmatch. Marine Lord na... nie na Zordona, tylko czekaj, to nie był Zordon. Tylko Zerikon chyba. Chyba najlepszy gracz Age of Empires online. Chyba jest jakaś inna wersja jeszcze Age of Empires. Chyba, że on tylko przez online był taki dobry. A z Zertonem będzie grać. Marine Lord kontra Zerton. Dwóch bardzo dobrych graczy. Ale to jutro wieczorem, jakoś chyba o 19 jeszcze trzeba będzie to zobaczyć. No a póki co zobaczmy, jak się rozprawi jeden tutaj z drugim, jak ci zergowie. Na razie Lambo robi podwójne ulepszenia. A trzecia baza Rogue'a jest męczona, to oczywiste, ale... Ciekawe, jak to się rozwinie. Lambo zrobił już Ler i opracowuje szybkość do Karakanów. No wygląda to jak jakaś dwubazówka roachowa, ale może jednak będzie przejście w kolejną bazę. Trochę nie rozumiem Rogue'a. Ma jakoś dziwnie mało dronek. O! Okej, robi Ler. Już tak mam wrażenie, jakby Lambo tak wysunął się bardzo mocno naprzód dzięki temu, że tak odważnie zrobił robotników. A u Rogue'a tej odwagi trochę chyba brakuje. No to lecimy, Karakany. 40 dron tylko ma Rogue, więc tak długofalowo może być dla niego nieco ciężej, no ale on ma w sumie 3 bazy. Może z tego tytułu będzie to dla niego trochę bardziej komfortowe. No Lambo robi trzecią bazę, okej. No to też jest drona, to też jest 300 minerałów, więc potencjalnie kilka Karakanów mniej, o ile skusi się na atak. A na razie mam wrażenie, że może się... O, na atak skusić. Tutaj też widzi trochę roachy Rogue. No jak tak zacznie liczyć, ile Karakanów posiada Niemiec, to chyba dojdzie do... dość prostego wniosku, że on sam musi już robić tylko i wyłącznie właśnie jakieś jednostki militarne, albo Roach, albo Ravagery, albo Zerglingi i no tak, widać, że Rogue'owi chodzi po głowie taka kombinacja Zergling-Ravager. Bardzo taka no całkiem przyjemna sprawa też do zagrania, myślę, że otoczenie wroga Zerglingami i potem poprawienie Ravagerami to daje jednak pewien zastrzyk dopaminy. Zwłaszcza jeżeli się uda złapać się. O! I Lambo! Lambo chciał już pójść trzema królowymi do przeciwnika, ale nic z tego. Ej, to Rogue będzie jednak atakować? Boże, jakie to jest trochę dzikie. Trochę niebezpieczne, lekko mówiąc. Ciekawe, czy teraz ktoś wróci do robienia dron z powrotem. No na razie to obaj się pewnie boją. Nie wiadomo, co robi rywal. Ale Lambo... Myślę, że ta jego przewaga w dronach może niebawem zaprocentować, ale to chyba jeszcze nie ten moment. Jest próba złapania otoczenia, jak za plecy trochę już rzucił Koreańczyk ten ogień. A tu Lambo bardzo mądrze czekał na... No i czekał i wyczekał. No i nie, no Lambo jak dobrze kontroluje wojsko. Spokojnie, na razie się Niemiec broni. Jeszcze ostatni strzał, że tak powiem, na jajka, ale coś nie trafił Koreańczyk. Nie poszło mu to. No, pamiętajmy też, że Lambo ma szybkość do roachy, więc spokojnie może dogonić niektóre z tych Ravagerów. Więc musiał sobie trochę pomóc zerglingami, no ale na pewno to była dość udana walka Lambo. No i zwiększają się szanse Niemca na zwycięstwo. Musi Koreańczyk zrobić teraz jakiś mały cud, żeby ugrać całość.
Lambo uznał, że chyba już ma wystarczająco dużo jednostek. No i te ulepszenia też są fantastyczne dla Niemców. One bardzo mocno ograniczały obrażenia od Zerglingów i dalej ograniczają. Jeszcze jedna próba Koreańczyka. Próbuje otoczyć, próbuje złapać, ale Zerglingów wcale nie jest tak dużo, ale teraz świetne korosiwy. No i trochę pokrył obrażeniami karakany przeciwnika, no ale to dalej jest to wiele za mało. WW napisał Rogue, czyli GG. Oddał się. No i cóż, to Niemiec zatriumfuje z Rogiem w ZVZ. Trochę szalona sprawa, bo ja spodziewałem się oczywiście zwycięstwa Koreańczyka, no ale cóż, nie poszło, to nie poszło. Gratulacje dla Lambo. Za moment kolejne starcie i to będzie pojedynek Serral kontra Special. Dziwny taki, bardzo agresywny styl w sumie Rogue'a. Może jakby się bronił, a nie atakował.